Czy masz świadomość? W konflikcie izraelsko-palestyńskim najbardziej chyba uderza rzadkość, z jaką dyskutuje się na ten temat na Zachodzie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Pozostaje on zazwyczaj tematem tabu. Inaczej niż w wypadku praw człowieka w Zimbabwe, Sudanie, Birmie, Tybecie czy na Kubie. Prawa człowieka w Republice Południowej Afryki w dobie apartheidu budziły burzliwą debatę w mediach, na uniwersytetach, w kościołach, na giełdzie oraz podczas otwartych i specjalistycznych spotkań. Dziś natomiast starannie unika się tematu praw człowieka na okupowanych terytoriach palestyńskich. John Dugard, Centrum Praw Człowieka na Uniwersytecie w Pretorii. Demontaż społeczeństwa palestyńskiego, zniszczenie palestyńskich miast i wsi oraz wypędzenie 700 tysięcy Palestyńczyków stanowiły rozmyślną, zaplanowaną operację, której celem było wyczyszczenie, termin używany w odtajnionych dokumentach, tych części Palestyny, które koniecznie musiały przypaść w udziale Żydom, aby narodziło się państwo żydowskie. Henry Sigman. Nie chodzi o zaprzeczanie, że wielu Żydów europejskich po doświadczeniu Holokaustu uważało, że nie pozostało im już żadne inne miejsce poza Izraelem. Chodzi natomiast o uznanie, że również Palestyńczycy posiadają silne, głęboko zakorzenione związki ze swym krajem i w związku z tym jedynym pytaniem pozostaje, czy dzielą ów kraj z Żydami i jak równy z równym. Ben White, apartheid izraelski. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest ambasador Palestyny w Polsce, pan Mahmoud Khalifa. Dzień dobry Panie ambasadorze. Dzień dobry Panie redaktorze, kłaniam się, witam. Panie ambasadorze, jakiś czas temu ukazał się raport Amnesty International pod tytułem zatytułowany Izraelski apartheid wobec Palestyńczyków, okrutny system dominacji i zbrodnia przeciwko ludzkości. I pytanie jest takie, panie ambasadorze, czy używanie słowa apartheid służy dzisiaj rozwiązaniu konfliktu izraelsko-palestyńskiego? Czy to słowo jest na miejscu, rozmawiając o tym konflikcie? Dziękuję panu bardzo, panie redaktorze. I myślę, że zadawanie tego tematu w tym sposobie, jaki pan redaktor przedstawił, to fakt był tematem tabu nie tylko europejskich mass mediach, ale w myśli politycznym w Europie. Czy słowo apartheid służy, to ja odpowiadam panu i słuchaczom, że wiceminister spraw zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych Południowej Afryce podczas jej wizyty w Palestynie w zeszłym roku, niedawno, i kiedy widziała we własnych oczach to, co się działo, to, co się dzieje na zachodnim brzegu i na okupowanych terytoriach palestyńskich, powiedziała, że to nie jest apartheid, to coś więcej. Więc to dla niej, która osoba, która doświadczyła apartheid, to uważa, że to, co widzi w zachowaniu, w praktyce okupacji izraelskiej dla narodu palestyńskiego i ziem palestyńskich, ziem okupowanych, gdzie to jest coś więcej niż apartheid, ponieważ że w południowej Afryce obywatele południowej Afryce to
mogli uczestniczyć w systemie politycznym i zniszczyć apartheid w południowej Afryce z wewnątrz tego systemu. W tym systemie okupacji izraelskiej w ogóle Palestyńczycy nie mogą, nie mają żadnych szans, żeby wyszli do tego systemu. Ja panu redaktorowi i słuchaczom powiem i to słuchając uważnie tego, co pan redaktor mówił na występie. Czego, co doświadczyli Żydzi w zakresie historycznym, to ja tutaj od razu bowiem, że to jest historycznej niesprawiedliwości, ale nie powinno się odbyć taką samą niesprawiedliwością wobec innego narodu, wobec narodu palestyńskiego. Dyskryminacja izraelska wobec narodu palestyńskiego przekracza ludzkie pojęcia w XXI wieku. Ustawy wydane przez izraelskich ustawodawców są jeszcze gorszej od rasizmu i apartheidu. Czy może pan ambasador opowiedzieć o jakichś przykładach właśnie tych jeszcze gorszych postaw? To ja panu powiem ostatni przykład. Ostatni przykład to, co dyskutuje izraelski Knesset. Czy wie pan, przede wszystkim to, co się działo w Ramadanie w meczecie El-Aqsa, nie pozwalając ludziom, żeby modlić się spokojnie, bez żadnych dyskryminacji przez wojsko izraelskie i policję izraelską, to w ogóle nie przyszłoby do głowy każdego innego narodu, powiedzmy. Druga, i to jest najważniejsza, czy wie pan, panie redaktorze, że w ostatnich 2 miesiącach Izrael obecnie dyskutuje przepisy mające zapobiec rozpowszechnianie chrześcijaństwa na ziemiach okupowanych w Izraelu. Palestyńczycy w ogóle nie mają prawa normalnego poruszać się z miastem do drugiego. Czy osadnictwo, pozbawienie Palestyńczyków w swoich ziemiach, w swoich domach, czy na przykład obdarzenia osadników na zachodnim brzegu, wszystkie prawa i pozbawienie Palestyńczyków na zachodnim brzegu, wszystkie prawa, czy to na przykład można powiedzieć apartheid, czy wie pan, że na przykład Izrael ostatnio, i ja tutaj panu powiem wyraźnie, mówię o palestyńskim podżeganiu przeciwko Izraelowi. Ja nie wiem, czy na przykład można powiedzieć, czy naród, który jest cały czas pod okupacją, pod nacisku wojsku izraelskiego, gdzie może na przykład traktować wojsko izraelskie jako po prostu przyjazne, czy na przykład można traktować praktyki Izraela, praktyki wojsko izraelskich, praktyki osadników izraelskich na zachodnim brzegu jako ludzkie traktowanie, kiedy na przykład przeciętny obywatel nie może poruszyć normalny, spokojny w Starym Mieście w Hebronie, bo osadników z góry rzucają brudów na przechodzących normalnymi uliczkami? Czy na przykład można traktować zabijanie Palestyńczyków i traktowanie ich jako dziwne tarcie wszędzie na każdej ulicy? Czy to jest na przykład normalne traktowanie? Czy to jest normalna praktyka? Czy to jest praktyka, która
można przychodzić spokojny wobec obecnej, powiedzmy, różne decyzje międzynarodowe. Ja uważam, że tu jest po prostu, tutaj istnieje podwójny standard w polityce międzynarodowej, który moim zdaniem i zdaniem naszego narodu, przeciętnych, normalnych ludzi powinno no przynajmniej bardzo dużo pomyśleć nad tym. Bo to jest po prostu, uważamy, że prawa człowieka to są jednakowe wszędzie na całym świecie. A panie ambasadorze, a skąd się bierze ten podwójny standard? To po prostu, ja uważam, że to po prostu przede wszystkim to jest monopolizacja Stanów Zjednoczonych na decyzje międzynarodowe, na realizację różnych decyzji międzynarodowych. Czy na przykład, proszę popatrzeć, co do wszystkich wydarzeń na arenie międzynarodowej. Czy to jest w tej chwili praktykowano, czy decyzje, czy rezolucje Rada Bezpieczeństwa, czy rezolucje Narodów Zjednoczonych, to są realizowane wszędzie jednakowo? No to, to jest po prostu różnica w realizacji, w praktykowaniu polityki międzynarodowej, w traktowaniu praw człowieka w różnych kątach tego świata. Czy słyszał pan parę dni temu, co opowiadała pani Ursula von der Leyen? Nie, może pan przybliżyć? Ja myślę, że po prostu skierowanie, przemówienie dla Izraela jako, że istnieje jako demokratyczny kraj z okazji 75. rocznica powstania Izraela, na cierpienia mojego narodu, naszego narodu, to codzienne praktyki wojsk izraelskich zabraniających dzieci spokojne poruszanie się, spokojne chodzenie do szkoły, spokojne poruszanie nie tylko z miasta do miasta na zachodnim brzegu, ale z Palestyny do świata, zagranicy, z Palestyny do Jordanii, z Palestyny do obiektu, do każdego innego kraju. W ogóle ona omijała tego wszystkiego, widząc, że to jest po prostu kraj demokratyczny, który po prostu żyje spokojnym i zapomniała. A pani ambasador, wszystkie masakry popełnione na mojego narodu przez gangi sionistyczne w 1948 roku. Więc to Izrael powstał na cierpienie mojego narodu, a nie powstał normalny jako demokratyczny kraj. No właśnie, 14 maja 1948 roku proklamowano utworzenie państwa Izrael. A panie ambasadorze, czym jest taki termin, który być może no nie jest dla wszystkich naszych słuchaczy zrozumiały i znajomy, termin Nagba? Co to oznacza? Panie redaktorze, bo to tak jak na początku, tak jak pan wspominał o apartheid i o Nagby, o innych terminów i innych, powiedzmy, słów, które czasami uważano, że to nie pasuje do tego narodu, a tamto nie pasuje do tamtego narodu. Nagba to jest katastrofa, a w kilku słowach to najgorsza czystka etniczna, której poddany był, został naród palestyński w XX wieku. W politycznym, szerszym ujęciu
jest to zbrodnia, której uczestniczył cały system międzynarodowy i kolonialny Wielka Brytania. Przede wszystkim, który, tak powiem, wynikiem jej różne decyzje zostało po prostu stworzone państwa Izrael na cierpienie mojego narodu. Z tego powodu około 1 000 000 Palestyńczyków zostało wywędzonych ze swoich ziem, a żydowscy emigranci sprowadzone z Europy zostali obdarzeni majątkami Palestyńczyków. 7 000 000 uchodźców w tej chwili, Palestyńczyków rozproszonych po całym świecie, marzących o powrocie do swoich ziem i domów, z których zostali wywędzeni w 1948 roku. Ci ludzie mieli mienia, które Izrael okradł. Cała ludzka historia była narażona na największe międzynarodowe oszustwo, jakie Wielka Brytania spiskowała ze swoim kolonialnym umysłem. Zbiegło to z pragnieniami i aspiracjami niektórych krajów europejskich z powodów, które nie chce w tej chwili wchodzić. Dlaczego Palestyna? Dlaczego tamtego regionu? Wiadomy z powodów politycznych, kolonialnych, historycznych, ekonomicznych, geograficznych, demograficznych i na marginezie. W tej chwili Izrael zmienia tego wszystkiego w konflikcie religijnym. I to jest po prostu ta sytuacja, która uważam, trzeba poważnie nad tym zastanawiać. Palestyna w tamtym czasie była popularny kierunek na mapie świata i najbardziej po prostu rozwinięty region pod panowaniem otomańskim. A panie ambasadorze, jakby pan mógł powiedzieć, co się działo właściwie w tym 1948 roku, bo mam takie wrażenie, że dzisiaj w Polsce żyjemy wszyscy, czy w większości tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Natomiast niestety nie znamy historii, między innymi właśnie historii Palestyny i nie znamy tego, co w praktyce miało miejsce podczas tej katastrofy w 1948. Jakby pan mógł powiedzieć, co tam się wtedy działo? Ja panu powiem w skrócie, ponieważ to jest właśnie, to jest ten cały temat. Ten cała historia tego regionu, to jest po prostu, to są wyniki pierwszej i drugiej wojny światowej. I patrząc na to, co się dzieje w tej chwili, czujemy i patrzymy i po prostu jesteśmy koło wybuchu. Zatoczyliśmy koło. To wszystko jest po prostu w kółko, tak. I zgadzam się z tym, ale muszę powiedzieć, że to po prostu w tej chwili to, co się dzieje na arenie międzynarodowej, to jest zbliżone do pierwszej i drugiej wojny światowej. Ale gdybym był skoncentrowany w tej kwestii, tak jak powiedziałem, to jest po prostu wynik pierwszej wojny światowej. Cały region arabski był pod imperium otomańskim i zaczęło w tamtym czasie pojawiać się aspiracje narodowe dla tego całego regionu, a nie tylko powiedzmy dla Palestyńczyków. Jordańczyków, Syryjczyków, Tunezyjczyków, Półwyspu Arabskiego i inne też kraje, między innymi kraje europejskie, które były też pod okupacją i różnymi zaborami. Jeżeli chodzi o Palestynę, i dlatego mówiłem,
to był spisek po prostu kolonialny Wielkiej Brytanii, która wydała jeszcze wtedy, w 1917 roku, obietnica byłego, ówczesnego ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Arthur Balfour, który obiecał ruchu sojusznego umożliwienie M po prostu stworzenie swoich państw, swoich krajów na tym samym obszarze palestyńskim. Więc to zadawając później pytanie, dlaczego Wielka Brytania była tak mocno zaangażowana w tym, żeby dostać mandat jeszcze było Narodów Zjednoczonych w tamtym czasie, żeby dostała mandat nad tym obszarem, żeby umożliwić właśnie ruchom sojusznym opanowanie w tamtym regionie, który ledwo wyszedł z Imperium Otomańskim. Ja tutaj powiem i zadam pytanie i prosząc wszystkich słuchaczy, czytelnicy, żeby przynajmniej szukali w mass mediach. To jest, to nie jest okryte. Kto dostarczył tym gangom sojusznym w amunicję i w wojsko ochotnicy w 1947 roku? Kto? Na te ważne pytania musi odpowiadać Wielka Brytania, panie redaktorze, która dokonywała egzekucji na każdym Palestyńczykiem, którego znalazła pusty pocisk, pusty nabój. Podczas kiedy jej obozy były w pełni otwarcie i wyposażone w broń, wyszkolić gangi sojusznicze w tamtym czasie. Zdezertowanie 3000 żołnierzy Wielkiej Brytanii wtedy i przynalezienie ich do tych gangów sojusznicznych, to jest po prostu pytanie, to jest wielkie pytanie, na które do dnia dzisiejszego Wielka Brytania nie odpowiadała. Nie poruszyła żadnej sprawy w tej kwestii, lecz milczyła. Druga sprawa później. Ja uważam, że to po prostu stworzenie państwa Izrael to był dla nie tylko Wielkiej Brytanii, dla Wielkiej Brytanii, dla Stanów Zjednoczonych, to początkowa baza wojskowa, kolonialna, niczym innym. I to widać wyniki i skutki tego wszystkiego w tej chwili. Po prostu proszę tylko pomyśleć i popatrzeć na sytuację. Kto jest w tej chwili zagrożeniem dla stabilności w tamtym regionie? Czy nie jest Izrael? Ambicja wojskowa Izraela, która po prostu odejrza w tym kraju, w tym narodzie, w tym państwie i w tamtym kraju, to po prostu dla niej, dla Izraela, to jest najważniejszym, żeby zostać mocną ręką, silnym rękiem Wielkiej Brytanii dawno, Stanów Zjednoczonych w tej chwili, być może, że bo nowej mapy świata, to będzie jeszcze obsługowała komuś innego. Po prostu to jest kolonializm, który powinien się skończyć, kolonializm, który powinien doprowadzić do końca,
Po co mamy różne karty międzynarodowe, różne umowy międzynarodowe, różne po prostu decyzje międzynarodowe w kierunku podporządkowania świata, żeby każdy naród, każdy człowiek miał równe prawa. Dlatego na przykład Palestyńczycy mają być pozbawieni tego prawa, a każdy inny naród, między innymi Izrael, po prostu cieszy się tym prawem. Panie ambasadorze, ja rozumiem, że pierwsza Nakba miała miejsce w 1948, a druga w 1967. Co się działo podczas tej drugiej katastrofy? No właśnie, to cały czas krążymy koło tej samej kwestii, panie redaktorze. Nakba i Naksa to są ten sam myśl kolonialny. W wyniku Nakby Izrael zajął prawie 78% historycznej Palestyny, ziemi palestyńskiej. I w tamtym czasie zaczął formułować się ozbrojony podmiot Izraela, który później uzyskał zaawansowaną broń i wspieranie militarne ze wszystkich znanych wówczas krajów kolonialnych, Francji, Wielkiej Brytanii, Stany Zjednoczone i innych po prostu krajów. Proszę pamiętać o agresji trójstronnej na Egipt. To był prowokatorem. Czy nie jest Izrael? Ale z kim? Z Wielką Brytanią i Francją. Naksa była drugim etapem planu kolonialnego w regionie, nie tylko żeby okupować i zakończyć w tej sprawie ambicje narodowe narodu palestyńskiego, ale żeby po prostu móc opanować cały region, a nie tylko Palestynę. Po prostu to jest plan kolonialny w całym regionie, polegający na podporządkowaniem reszty ziem palestyńskich, pełnej izraelskiej okupacji, podporządkowaniu reszty narodu palestyńskiego, pozbawienia ich praw politycznych i narodowych oraz wchłonięcie dziedzictwa ludzkiej cywilizacji i elementy po prostu swojego tożsamości i kulturowi. Proszę przypomnieć parę dni temu, co się działo we Francji, kiedy minister finansów obecnego gabinetu izraelskiego Smotrich stanął na podium i przemawiał dla agencji żydowskiej tam we Francji. Czy nie była tam mapa tego regionu, całego regionu Bliskiego Wschodu, jako mapa Izrael? Czy nie mówił Smotrich wyraźne i bez dwuznaczne zdanie, gdzie ziemia Izrael to jest od Eufratu do Nilu, i pokazał cały tego mapa tego całego regionu. To jest po prostu znaczenie Naksy. Naksy to jest po prostu zakończenie, tak jak powiedziałem w małym słowie, zakończenie przez Izrael ambicje narodowe narodu palestyńskiego, ale w innym, szerszym znaczeniu po prostu zakończenie nie tylko ambicji narodu palestyńskiego, ale być policjantem tego całego regionu i tego całego kawałka świata. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz.
Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Panie ambasadorze, ja tutaj przerwę na chwilę, bo oczywiście to, co pan opowiedział, bardzo, bardzo to precyzyjnie wyjaśnia tą sytuację taką geopolityczną. Natomiast ja bym chciał jeszcze tutaj się zatrzymać, żeby nasi słuchacze mieli świadomość, co w praktyce się działo podczas tych dwóch nagłych, bo ja, jak czytając książkę Bena White'a Apartheid Izraelski, no czytam, że oprócz tego, że zabijano po prostu Palestyńczyków, zabijano, strzelano do dzieci, do starców, do kobiet, nie do żołnierzy, do cywilów strzelano, to oprócz tego wyburzano ich domy, grabiono ich domy, buldożery po prostu niszczyły dobytek Palestyńczyków. Jakby pan mógł powiedzieć właśnie o takich... Ja panu, przepraszam panu bardzo, ale ja panu powiem inaczej. Proszę słuchaczom, żeby czytali książkę izraelskiego żydowskiego historyka Ilana Pape, który pisał o czystki etnicznej w Palestynie przez gangi syjonistyczne. Opisał wyraźny i dokładny Blandalt. Czy ona wyszła... Znaczenie, bo to jest Blandalt, to jest po prostu cały plan wojskowy, który był wymyślony przez wszystkie żydowskie grupowanie syjonistyczne w tamtym regionie. Wynikiem tego wszystkiego właśnie było 71 masakr przeciwko narodu palestyńskiego. Zabijano dzieci, kobiet i ogłoszono o tym też, nie tylko zabijano i po cichu, ogłoszono o tym, żeby po prostu spowodować strach i terror wśród palestyńskiej ludności, społeczeństwo i zmusić ich do emigracji, do ucieczki. Zniszczono, zbombardowano 531 miast i wsi palestyńskich. I to wszystko podczas nakby palestyńskiej. Tego wszystkiego był powodem myśli, który mówił Ben-Gurion, pierwszy premier Izraela, który dla niego było powodem tego wszystkiego, żeby nie zostawiać żadnego Palestyńczyka w tych terytoriach, które ma być okupowane przez Izrael w 1948 roku. A wynik jaki? Wynik tej chwili, później, jeszcze po 1948 roku, było obozy koncentracyjne w samym Izraelu. Palestyńczycy, którzy zostali w tamtych terenach, nie było wolno im ani wyjść bez dokładnie bowiem przypustki gangi izraelskiej, wojsko izraelskie wtedy. Nie było wolno im wyjść z tych terenach bez obsiedzenia wojsko izraelskie. Nie było wolno im obrabiać swoje ziemie. Nie było wolno im iść do szkołach, do uniwersytetów. Byli do brawy 57 roku pozbawione wszystkie praw obywatelskie w Izraelu. W tej chwili są pozbawione wszelkie praw. Jeżeli pan tylko popatrzy na wszystkie po prostu myśli polityczne
izraelskim Knesecie w tej chwili, kiedy dyskutowano i było decydowano przez izraelski Kineset, gdzie wojsko izraelskie, policja izraelska ma pełne prawa i poparcia, targnięcie do każdego domu palestyńskiego. Bez żadnego powodu. Bez żadnej decyzji, ani przez policję, ani przez prokuratora, ani przez innego, żadnego policyjnego, powiedzmy, urzędu. Pomimo, że to nie jest trudno dla nich zdobyć tego, ale izraelski Knesset dał wszelkie prawa policji i wojsku, żeby atakować, sztormować domy palestyńskie, żeby zabijać. Proszę, proszę, tylko dajcie mi jednego przykładu, kiedy został, powiedzmy, policjant izraelski czy wojsko izraelskie sądzony za zabicia Palestyńczyka. I jaki wyrok dostał? Najgorszy wyrok był miesiąc zatrzymania w bazie wojskowej. To jest to ta cała myśl apartheidowy izraelskiemu, to jest po prostu, żeby cały czas zmuszać społeczeństwo izraelskiemu nie myśleć po ludzku, tylko myśleć, że oni są cały czas, tak powiem, pod zagrożeniem wrogów, czy to ze strony Palestyńczyków, czy to ze strony Libanu, czy ze strony Egiptu, czy ze strony Jordanii, czy ze strony Syrii, to zawsze oni znajdą wroga. I dla nich to życie w stabilności i w spokoju i w znalezienie na przykład politycznego rozwiązania tego całego konfliktu, to nie wchodzi w grę. Bo to jest, bo wtedy idea Izraela jako kolonialny podmiot to już nie przestaje istnieć. A panie ambasadorze, zaraz przejdę do następnego pytania, ale jeszcze wrócę, bo pan powiedział o książce, a ona wyszła również w Polsce, czy nie? Tak, tak, tak. Jest w Polsce, tłumaczona na język polski i w różnych tam. A może pan powiedzieć jeszcze raz tytuł tej książki? Czystki etniczne przeciwko narodu palestyńskiemu. Jasne. Tak. No dobrze. No, Ilan pisać, Ilan Pape to izraelski historyk, który no pisał bardzo, bardzo dobrze na ten temat. I musi panu powiedzieć jedną sprawę. Po pisaniu tej książki on wyemigrował z Izraela do Wielkiej Brytanii. Ponieważ uważał, że po prostu nie jest ludzkie sumienia nie pozwolą mu, żeby żył w tym kraju, który dzieje pełną dyskryminację dla innych. Mhm. Jeszcze druga książka, mogę powiedzieć, Shlomo Sand, kiedy i jak wynaleziono naród żydowski. Jeszcze raz, jaki tytuł drugiej książki? Shlomo Sand, kiedy i jak wynaleziono naród żydowski. Mhm. Dlatego ja tutaj panu powiedziałem, że w tamtym czasie Palestyna była rozwiniętym obszarem, terenem rolniczo, ekonomicznym, handlowo, turystycznym, politycznym, kulturowym i na końcu na marginesie religijnym, powiedziałem, powodów religijnych. Ale w tej chwili właśnie Shlomo Sand opisuje tego wszystkiego ponownie. A pani ambasador... Czy wie pan, jeszcze dodam panu następujące informacje. Związki zawodowe,
harcerzy i różne inne kwestie podobne, cywilizacyjne, ludzkie sprawy, to było w tym obszarze, w Palestynie. Ja pamiętam, kiedy pisałem moją książkę o dzienniki i informacje w Palestynie, kiedy znalazłem różne po prostu informacje historyczne o związki zawodowe rolników, związki zawodowe biznesmenów, związki zawodowe dziennikarzy i inni. Kiedy w innych rozwiniętych krajach takich związków nie było. A panie ambasadorze, no właśnie, ja przygotowując się do tego wywiadu, do tej naszej rozmowy, przejrzałem sobie polskie media i odnoszę takie wrażenie, że w polskich mediach to, o czym rozmawiamy, to też jest temat tabu, ale może się mylę. Jak pan to ocenia? Ja, panie redaktorze, to pytanie naprawdę można zadać kierującym polską pracę. To polska prasa, redaktorom naczelnym gazet, telewizji, rozgłośni radiowej, myślę, że oni powinni odpowiadać lepiej ode mnie na to pytanie, bo tylko oni znają odpowiedź na to pytanie, ale... No ale panie ambasadorze, taką rozmowę jak teraz toczymy na takie tematy, będziemy ją publikować oczywiście w całości, później to dla słuchaczy informacja będzie ona też w formie tekstowej w tygodniku Spraw Obywatelskich, to taką rozmowę kiedy pan ostatnio przeprowadzał i czy one są częste z dziennikarzami w Polsce? Ja panu powiem inaczej. Ja tutaj bukałem drzwi wszystkie stacje telewizyjne. Wie pan, kiedy one bukają nasze drzwi? Kiedy są jakieś gorsze informacje z tamtego regionu. Tylko, wyłącznie potrzebują moje oświadczenie, kiedy są złe informacje, złe wydarzenia w tamtym regionie. Ale ja tutaj, panie redaktorze, mogę panu powiedzieć, co następująco na ten temat. Jednym po prostu z przekonujących po prostu uzasadnień jest to, że znaczna część polskich mediów opiera się na stronniczą zachodnich źródłach informacji. I to po prostu oni publikują po prostu odzwierciedlenie jakiejś informacji z zachodnich mas mediach. Reuters, Associated Press, France Press i inne zachodnie mas media. Po prostu prasa polska tutaj troszeczkę nie chce zaangażować, tak jak myśmy na początku mówili w innym kierunku, w sprawach, które się toczą daleko od polskiej granicy. Ale oni po prostu uważają, że mają wystarczające tutaj konflikty, aby opublikować, ale moim zdaniem to przekracza normalnej po prostu procedury informacyjnej. Tutaj my jesteśmy dziennikarzami i to po prostu w mass mediach, nie tylko polskie, na całym świecie powinna być przynajmniej obiektywna i poruszyć różne tematy. Nie można na przykład praktykować blokowania informacji i domagać się wolności informacji. To jest po prostu nienormalne. Ale przyznam,
Przyznam jednak, panie redaktorze, że niektóre polskie media są otwarte i starają się być bezstronnicze i opublikować w celu poinformowania opinii publicznej, bo to nie jest wymagane od polskich mass media, żeby na przykład brać jakieś zdanie, jakieś stanowisko w tym czy w tamtej sprawie. Tylko uważam, że opublikowanie informacji to jest nasze prawo i obiektywność wymaga to, żeby wszystkie informacje dotyczące wydarzenia w tym regionie czy w innym regionie były opublikowane dla słuchaczy, dla czytelnicy, dla widzów i tu jest, uważam, że to jest po prostu nasza rola. Jasne, a panie ambasadorze, bo to co pan mówi, to może się spotkać z takim sformułowaniem, że to pan głosi czy wyraża antysemityzm. I co pan na to? Ja jestem semitą, proszę pana, panie redaktorze. Kto jest semitą? Co Izrael ma do semityzmu? Ja tutaj wyraźnie opowiadam. Ja tutaj nie proszę nikogo, żeby krytykował mnie jako człowieka, jako muzułmanina, jako chrześcijanina, jako Żyda. Ja tutaj proszę o powiedzmy skomentowanie moje zachowanie jako powiedzmy podmiot, jako człowiek, jako ambasador, jako każdy inny. Dlatego tutaj uważam, że okupacyjne państwo Izrael szantażuje cały świat pod absolutną ochroną amerykańską. Izrael praktykuje swoje polityki, a świat w szczególności. I tutaj przyznam i powiem i podkreślam, w szczególności Europa. I pod przerażeniem straszliwych zbrodni, które miały miejsca podczas II wojny światowej, są przedmiotem izraelskiego szantażu, który praktykuje wszelkie formy zbrodni przeciwko mojemu narodowi, bezbronnemu narodowi palestyńskiemu. Milczenia w tej sprawie właśnie to wymaga i to prosi, praktykuje po prostu Izrael. Zmuszanie ludziom, żeby nie krytykowali zachowanie i praktyk Izraela jako kraj okupacyjny, Izraela jako państwo okupacyjne, Izraela jako wojsko okupacyjne, co ma do semityzmu, do takiego wyrazu. Ja tutaj krytykuję działania Izraela jako państwo. Czy ja krytykuję Żydów? Ja jestem tutaj, mam przyjaciółów w Polsce i na całym świecie, ale ja tutaj i wymieniłem przed chwilą panu i słuchaczom, co mówił Ilan Babe, co mówił, co pisał Shlomo Sam na ten temat. Ja tutaj nie mam nic do Żydów jako po prostu religia. Ja tutaj mam do Izrael jako państwa okupacyjne, które praktykuje wszelkie rodzaje zbrodni przeciwko mojemu bezbronnemu narodowi. Ja tutaj chcę powiedzieć panu i słuchaczom na ten temat, co na ten temat mówiła Shlomo, przepraszam bardzo, Shulamit Alony. Pani Shulamit Alony, nie żyjąca już, wydała wywiad, to jeszcze byłą minister edukacji w rządzie
Yitzhaka Rabina w 1994 roku wydała wywiad dla amerykańskiej radiostacji i to proszę wygooglować, znajdzie pan i każdy słuchacz znajdzie to, to co mówiła pani Shulamit Aloni. Gdzie ten wyraz, ten, to słowo, to skreślenie Izrael wynalazł, żeby szantażować właśnie ludziom, którzy krytykują praktyki Izraela jako rząd okupacyjny, jako jego zachowanie przeciwko po prostu narodu palestyńskiego. I tu jest po prostu mój odpowiedź na ten temat. Ja tutaj nie mam nic i ja tutaj też mogę dodać, że kto może zaprzeczyć cierpienia Żydów polskich tutaj podczas II wojny światowej i innych, Dlatego tutaj nie mamy, nikt nie może powiedzmy oskarżyć Semitom o antysemityzm, tylko można oskarżyć działania tego człowieka, obojętny kim by był. Ja tutaj mówię i podtrzymam, że to jest po prostu szantażowanie cały czas rządu izraelskiego dla polityków na arenie międzynarodowej, żeby przestali krytykować działalność okupacji izraelskiej. A panie ambasadorze, co pan odpowiada na takie argumenty, uwagi, że Palestyńczycy stosują przemoc wobec Izraelczyków? No, to pytania można inaczej sformułować. Czy na przykład naród, który jest pod okupacją, który jest obrażony na wszelkie rodzaje przemocy wojsku izraelskich, mordów przez wojsko izraelskie, co ma zrobić? Co ma zrobić? Czy po prostu ma nie reagować? Ja tutaj mogę powiedzieć wyraźnie i jasne. W tej chwili Izrael stosuje wszelkie rodzaje terroryzmu przeciwko narodu palestyńskiemu. A jaka jest reakcja, opinia międzynarodowa? Jaki jest reakcja różnych rządów na ten temat? Czy tylko one są obecne, aby krytykować, powiedzmy, jakieś próba Palestyńczyka o ochronie swojej stylu życia, swoje dzieci, swoje majątków, czy wie pan, czy na zachodnim brzegu dzieją 750 tysięcy osadników stosują wszelkie rodzaje terroryzmu przeciwko cywilom, spalenia majątków, spalenia ludzi. Czy mam wymieniać tutaj dla słuchaczy, ile rodzin zostali spalone na rąk izraelskich najemników, bo przestaje tutaj używać termin osadników. To są najemników rządu izraelskiego, żeby cały czas sprowokować Palestyńczyków na zachodnim brzegu i w wschodniej Jerozolimie. Ja tutaj
po prostu ci Polacy, kiedy byli pod okupacją, nie walczyli, nie bronili swojego stylu życia, swoje racja bytu, ci Ukraińczycy nie bronią, czy inne narody nie bronili? Dlaczego to tam wszędzie? Dlatego tutaj mówię, panie redaktorze, o podwójnym standardzie. Czy tam wszędzie mają prawo, a narodu palestyńskiego nie ma prawo? Przecież poszliśmy drogą polityczną, spokojnymi, własnymi krokami. Prowadziliśmy dialog z Izraelem, żeby rozwiązać tego konfliktu drogą dialogową. Podpisaliśmy wspólny za obecność Stanów Zjednoczonych porozumienia pokojowe w Oslo. I zaczęliśmy rozmowy, poważne rozmowy, żeby zakończyć tego konfliktu spokojnymi politycznymi drogami na podstawie powstania dwóch państw na palestyńskiej ziemi. I tutaj proszę pozwolić mi, żebym wymieniał też procentami. 78% historycznej ziemi palestyńskiej byłaby izraelską, izraelskie państwo. I 22% historycznej naszej własnej ziemi byłaby państwem palestyńskim. A co było? Jaki wynik? Po prostu fanatyków izraelskich za prowokację obecnego premiera Netanyahu zabili Itzhaka Rabina, generała Itzhaka Rabina. Czy on był wysyłannikiem pokoju, generał Itzhak Rabin, kiedy podpisaliśmy z nim traktat pokojowy? Absolutnie nie. Był dla całego narodu palestyńskiego ten generał, który kazał łamać rąk i kończeń Palestyńczyków podczas pierwszej intyfady. Ale mimo tego wszystkiego podpisaliśmy z nim traktat pokojowy, który został po prostu zahamowany z powodu fanatyków izraelskich, którzy w tej chwili oni są na czele rządu izraelskiego. Ja mówię o Netanyahu, mówię o Ben-Gwir, mówię o Smotrich, mówię o Bennett, o Lapid i o innych. Czy gdyby na przykład mnie pan redaktor, czy któryś z słuchaczy, czy czytelnicy zadał pytanie, czy nie ma innych ludzi w narodzie izraelskim, którzy chcą zawierać traktat pokojowy? Odpowiadałbym, są, ale są cały czas pod naciskiem tych fanatyków w Izraelu. Dlatego po prostu tacy ludzie istnieją, ale są cały czas pod naciskiem, tak jak powiedziałem, ta piątka, czy ta czwórka, czy ta trójka w rządzie izraelskim, która to samo zabiera całego regionu koło eksploatacji. Panie ambasadorze, ostatnie pytanie. Co możemy zrobić, żeby zapanował dzisiaj pokój między Palestyńczykami i Izraelczykami? Co powinien zrobić polski rząd, a co możemy zrobić my, Polacy, jako obywatele? Tak jak powiedziałem, panie redaktorze, i dziękuję panu bardzo za zadanie tego pytania, bo tego właśnie nam potrzeba. Wśród tego całego chaosu na całym świecie potrzebujemy mądrych kroków, mądrych polityków, mądre działania na arenie międzynarodowej. Żyjemy
na tej samej planecie. I to, co się dzieje w tym regionie, ma odzwierciedlenie w innym regionie. Polska jest bardzo ważnym częścią systemu międzynarodowego i jej rola jest bardzo ważna, czy w Unii Europejskiej, czy tak jak powiedziałem, na arenie międzynarodowej. I przyznam, że Polska pełni tej roli. Czy to w ramach Unii Europejskiej, tak jak powiedziałem, czy w ramach ONZ i Rady Bezpieczeństwa. Przecież wysyłannikiem ONZ do Libanu to jest pani ambasador, był ambasador Polski w Rady Bezpieczeństwa i były wiceminister spraw zagranicznych. I ona działa w tamtym regionie. Polska ma bardzo ważną, tak jak powiedziałem, rolę na arenie międzynarodowej i to prosimy. Wysoko cenimy i doceniamy rolę Polski, tak jak powiedziałem, i Polacy historycznie doświadczyli okupacji. I najbardziej rozumieją każdego narodu, który żyje w tej chwili pod okupacji. Biorąc pod uwagę wstąpienie prezydenta Dudy parę dni temu, uważam, że potrzebujemy większy jeszcze wkład w kierunku po prostu rozwiązania politycznego opartego na rozwiązania dwupaństwowego. To jest najważniejsze, to jest bardzo ważny moment dla nie tylko Izraelczyków i Palestyńczyków. To jest bardzo ważny moment dla całego regionu. To Polska w tej chwili naszym wspólnikiem, jeżeli chodzi o różne oddziaływanie na arenie międzynarodowej, w różnych instytucjach międzynarodowych i polegamy zawsze na pomoc Polski. Polacy są naszymi przyjaciółmi i panie redaktorze, odczuwam zawsze, gdziekolwiek jestem, gdzie mam przyjaciół wśród Polaków i zawsze znajdę, zawsze napotykam na różne bardzo ważne stanowiska, czy polityczne, czy ludzkie, czy wspierające. Polska jest pomaga honorowa, to fakt, że to jest nieduża kwota, ale myślę, że od czasu do czasu Polska wspiera ONORWA różnymi krokami. Polska też wspiera narodu palestyńskiego rozwojowo i poprzez przedstawicielstwo Polskie w Palestynie, przy władz palestyńskich bardzo duże działanie widzimy rozwojowy, czy w Hebronie, czy w Betlejem, czy w Strefie Gazy też. Ja tutaj na końcu powiem, Polacy w lat 40. żyli w Palestynie. Prawie 45 tysięcy Polaków żyli między nami. Cierpieli z nami częściowo i stamtąd na bazie tego bowiem, że mamy wspólną historię, mamy wspólne stosunki społeczno-polityczne. Pierwszy polski konsulat był otwarty w Jerozolimie w 1900
XXIII wieku, roku, zeszłego wieku. I więc to myślę, że to ma wielkie znaczenie, czy na przykład to wystarczy. Zawsze nasze wspólne działania nie starczą. Dopóki sytuacja nie jest rozwiązana, dopóki stabilność w tamtym regionie nie opanował, to wymagany jest większy oddział Polski, tak jak powiedziałem, wśród Unii Europejskiej przede wszystkim, a wśród społeczność międzynarodowa i Narodów Zjednoczonych jak najbardziej. Dziękujemy. W tym miejscu postawmy kropkę, panie ambasadorze. Dzisiaj państwa i moim gościem był ambasador Palestyny Mahmoud Khalifa. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. I na wstępie, na końcu, jeżeli pan mi pozwoli, 14 maja to przypada właśnie 75. rocznica Nakby Palestyńskiej. Bądźmy razem. Tak, też zachęcam do tego. Bardzo ciekawa rozmowa. Myślę, że będziemy jeszcze do tego tematu wracać. Tutaj pan ambasador dał nam kilka tropów, kilka książek. A z państwem żegna się Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!